Wiesz, ten twój ukochany Zibi, on pracuje krótko, to on właściwie... On nie wie, właściwie, kto to są te osoby niepełnosprawne, bo on może myślał, że jeden nie ma ręki, drugi nie ma nogi, to jako ochroniarz to chyba nie. Ale niepełnosprawność szeroko pojęta. I on dopiero zaczyna się dowiedzieć, a z tym się nie spotkał. I zobaczył na Martę Dobosz w internecie i mówi, ale debilka, jaka debilka. Ja mówię, zobacz, jaka debilka, że z każdej strony inaczej wygląda. I on się tym przeraził i wyszedł. Dlatego, że zazdrości, bo zobaczył, że aktorka... No. Ona tam, wiesz, jako aktorka występowała, ale ona pewnie miała problemy z alkoholem, zabrali jej dziecko. Natomiast, słuchaj, widzisz, jak się, wiesz, nie interesuje czymś, to nie wie, a jak się zaczyna interesować, to jakby pokazują się ludzie, którzy o jakimś człowieku coś wiedzą. To nie, że ja nie jestem, to same do mnie informacje przychodzą. Prawdopodobnie człowiek nic nie zmieni, słuchaj, no. Po prostu za dużo sobie popija i go wypierdoli tam. No. Ale przepraszam za własne życzenie. No na własne życzenie, jak chla, to po co? Ale to mało, on jeszcze z kogoś pijaka chce zrobić. A jeszcze, słuchaj, wiedzą, że ten ma skłonność do alkoholizmu. Jeśli ty powiedziałeś, że on poszedł z nim do sklepu i kupili razem alkohol, to jest przewożony, namawia pracownika do... Oni poszli, bo ten mówi, poczekaj tam koło sklepu, to przecież wiadomo, że jak oni byli umówieni, wiadomo na co. Żadnej pracy nie załatwiają firmy, nic. I on właśnie po tym, Rysia po tym padł. No. No to ten Bielecki to mówi tak kurzatem, to nie rozpijaj go tylko, wiesz, jak sam to robi, to on to taka jest robota, to ty nie wiesz? A to mnie startowa. Czasy komunistów się skończyły, chamów czasy, ja myślę, że najwyższy czas jest okazja przy linii myśli te sprawy załatwiać. Że są też takie fotele oszukane, bo to jest kasada. Ona ma kulki w fotelu masującym srebrne. Natomiast w tym są oszukane takie, mogą być plastikowe, to trzeba patrzeć, czy to jest autorstwo. Ale to musi mieć certyfikat. Tak, musi mieć certyfikat i to właśnie trzeba dzwonić właśnie wtedy, jak czy ktoś kupuje, no to trzeba się po prostu upewnić jakby, wiesz, czy to jest to. Bo wiesz, o święty Antoni. Ja mi dzwonię. Wybaram, to jest ewidentnie tutaj jakąś randkę ciągnął. Może się Co? Co kto ciągnął? Co? Co kto ciągnął? Dziesięć razy powtarzam, bo ty zakrakujesz. Kto co ciągnął? Nigdy nie będziesz kontaktowa, bo ty po prostu nadajesz, a to jak świadkowie idą, to jeszcze muszą słuchać i to najpierw muszą słuchać, muszą zobaczyć, co w tym domu jest, żeby to nie było wścibskie, jacy ludzie mieszkają i rozmowę zacząć. A jak
ktoś by się odezwał i oni by zaczęli krzyczeć, świadkowie, to by jak? Równo jest to robić. Przygoda niemiecka. Ja trywialnie o tym mówię, bo to, co się później stało, to trzeba być wielkim dyplomatą, żeby nie rozglądawszy się wiedzieć, ale rzeczywiście, to trzeba. Pod koniec XIX wieku statki wysłane przez Guderica dopłynęły do południowej części kontynentu, znalazły zatokę i to wszystko się od tego momentu zaczęło. O tej ziemi. O tej tragedii za moment, jeśli pan pozwoli. Ta okupacja czy kolonializm niemiecki to był początek właściwie dziesięcioleci bardzo trudnych dla Namibijczyków, ale wróćmy jeszcze na chwilę do sytuacji i w Europie i co za tym idzie także na południowym zachodzie kontynentu afrykańskiego. Kanclerz Rzeszy Otto von Bismarck nie bardzo chce inwestować w poczynania kolonialne, wychodzi z założenia, że jednak wschód Europy to jest teren perspektywiczny. Poza tym nie chciał wchodzić, mówiąc kolokwialnie, w paradę Brytyjczykom, bo to jednak Adolf Guderic najpierw prywatnie, później także przy wsparciu politycznym postanowił część kontynentu afrykańskiego zaanektować. Tyle, że w tamtym momencie, pod koniec XIX wieku, mapa świata była w dużej mierze już podzielona. One są niepozapładniane. Była podzielona, ale nie do końca. Właśnie to nie do końca było jedno z powodów powstania czy zwołania konferencji berlińskiej w 1884 roku, gdzie cywilizowane narody europejskie, ale również Stany Zjednoczone postanowiły doprecyzować, czyli przypisać pozostałe tereny świata, zwłaszcza tutaj mówimy o Afryce, narodom czy państwom europejskim. I podczas tej konferencji zapadła decyzja o tym, że właśnie ten skrawek południowo-zachodniej Afryki przypadnie cesarstwu niemieckiemu. Tam to zostało zaakceptowane, tam zostało to zaaprobowane, niemieckie pretensje do dzisiejszej Namibii, chociaż ludy, które wcześniej zamieszkiwały tamten teren, zupełnie o tym nie wiedziały. Jako autoryzowany przedstawiciel marki Kasada było to spotkanie, tak jak powiedziałem, europejskie i amerykańskie. Zresztą, żeby niedaleko szukać, kilkadziesiąt lat później w Monachium również była konferencja dotycząca innego terytorium, czyli Słowacji, gdzie też Francuzi, Włosi, Anglicy i Niemcy podzielili ten kraj, nie zapraszając na to spotkanie przedstawicieli ówczesnej Czechosłowacji. Także rzeczy są powtarzalne. No, no właśnie, te paralele się pojawiają, jeśli chodzi o, jak się okazuje, historię na przykład relacji polsko-niemieckich, a także historię relacji niemiecko-namibijskich. Jesteśmy w momencie, kiedy do Namibii docierają pierwsi przedstawiciele narodu niemieckiego. Pojawia się takie miasto jak Lüderitz na przykład, ku pamięci, ku czci kupca Adolfa Lüderica. Co dzieje się później w Namibii? Ta kolonialna historia niemiecka trwa raptem 30 lat, ale to jest czas bardzo intensywny. I tutaj w tym momencie pojawia się takie bardzo u mnie ambiwalentne odczucie. Jak oceniać ten okres? Rzeczywiście władza niemiecka nad terytorium południowo-zachodniej Afryki, już teraz niemieckiej kolonii, trwała zaledwie 30 lat do 1915 roku. W szczytowym okresie mieszkało tam zaledwie 15 tysięcy niemieckich osadników. Zaledwie, porównując to terytorium do Polski, proszę zwrócić uwagę, że Namibia jest ponad 2,5 razy większa od Polski. I na tym ogromnym terytorium zaledwie w szczytowym okresie 15 tysięcy osadników. Natomiast to, co w tym okresie Niemcy osiągnęli, naprawdę można podziwiać: drogi, koleje, założyli miasta, założyli kopalnie i przemysł. W państwie, w którym nie ma ani jednej stałej rzeki, w którym większość terytorium to są pustynie albo zupełnie dziewicze pustkowia. I te kilka tysięcy osób wybudowało od podstaw to państwo, tak? Ale w tym samym czasie, już od 1904 roku, i myślę, że o tym też za chwilę porozmawiamy, rozpoczęła się totalna wojna z ludnością
tubylczą, w wyniku której doszło do gigantycznej żarówki. Zginęło ponad 80% mieszkańców Herero. To było ludobójstwo. A ja mówię do tego człowieka, ja mówię to, ja to mam 43, to ja dojadę sobie. Było odcinanie głowy, przeszerzenia medyczne, wszystko to, co czytamy i znamy o II wojnie światowej, miało miejsce 40 lat wcześniej. W Afryce. No właśnie, w tym momencie zrozumiałe są pańskie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony to rzeczywiście robi wrażenie, raptem 30 lat, a stosunkowo niewielka grupa ludzi, oczywiście z pomocą mieszkańców tego kraju, buduje właściwie podstawy funkcjonowania całego państwa, począwszy od dróg przez sieć kolejową, skończywszy na całych miastach. Z drugiej strony jednak wszystko to odbywa się kosztem, jak pan wspomniał, ludobójstwa. Zatem pytanie o relacje między kolonizatorami a trudnością tubylczą jest chyba pytaniem retorycznym. No właśnie nie. I to jest kolejne zderzenie i kolejny powód, dla którego sięgnąłem po pióro, a tak naprawdę po komputerze, żeby cokolwiek napisać, dlatego że tak jak pan powiedział, że być może jest to pytanie retoryczne, natomiast takim nie jest. Otóż jak rozmawiałem, cała moja książka jest poświęcona białej ludności, czyli patrzeniu na to, co się tam wydarzyło z punktu widzenia tej białej mniejszości, która zamieszkuje Namibię, ale oczywiście rozmawiałem również z ludnością autochtoniczną, z przedstawicielami różnych plemion. I proszę sobie wyobrazić, że zanim Niemcy tam przybyli w 1883-1884 roku, pomiędzy afrykańskimi plemionami, narodami, które zamieszkują obecną Namibię, cały czas toczyły się wojny. Były takie grupy, które były traktowane jako całe społeczeństwa niewolnicze, jak ludność Damara. Bushmeni, którzy mieszkają na pustyni Kalahari, w ogóle nie byli traktowani jako ludzie, czyli już nawet nie byli traktowani jako niewolnicy, byli traktowani przez innych mieszkańców obecnej Namibii jako świat przyrody, na których się polowało, których się strzelało. A w ambasadzie Francji na pewno będzie oszczędzać. I tak naprawdę pojawienie się pierwszych białych, zwłaszcza później, po 19 roku, przybyszy z RPA, spowodowało, że jak się nie przyklei do kogoś. Straszne słowa, że te polowania na ludzi miały swój koniec, że nagle ci ludzie, mimo że nie mieli pewnych praw, jakie przysługiwały białej ludności, to żyły bezpiecznie. Nikt ich nie mordował, nikt ich nie zabijał, więc te narody namibijskie również mają problem z interpretacją tego okresu białego rządzenia, panowania nad ich krajem. Bo z jednej strony to ludobójstwo, ale nie dotykało ono wszystkich narodów. Z drugiej strony poczucie odrębności, która się dzięki temu panowaniu wyodrębniła, bezpieczeństwa i bardzo dużego rozwoju. Pewnie wrócimy jeszcze do takiego tematu później wojny z komunizmem. Ale ludzie tego nie wiedzieli. Że można sobie załatwić rentę, można sobie wszystko załatwić. To byli ich murzyni, którzy wstępowali do tych służb na ochotnika, stojąc w obronie rządu białych ludzi, więc jak tu można powiedzieć, że to jest pytanie retoryczne, to jest pytanie, które zastanawia, jak można tak zrobić, żeby czar bronili ich rząd rasistowskiego rządu z Pretorii, tak, na ochotnika. O tym spontaniu, o tym niejednoznacznym podejściu do najlepszej historii może świadczyć też fakt, że do dziś można w Namibii natknąć się na pomniki niemieckich wojskowych odpowiedzialnych przecież za straszne zbrodnie. Tak. I w każdym mieście na centralnych placach te pomniki w dalszym ciągu stoją. W stolicy, w Windhoeku, w samym centrum jest niemiecki fort kolonialny i obecnie na krużganku tego fortu stoi
pomnik ku czci nieznanego żołnierza niemieckiego, który zginął w czasie wojen 1904-1907 podczas właśnie tego ludobójstwa Herero i Inama. Jeszcze dwa lata temu on stał w centralnym miejscu Windhoeku, raptem 30 metrów od obecnego miejsca. Ale tak, ale te pomniki stoją i w mojej książce ja daję takie porównanie, bo myślę, że porównania są bardzo dobrym takim czynnikiem, które dwa odległe od siebie państwa obrazowuje. Otóż wyobraźmy sobie, że w miejscu kolumny Zygmunta w Warszawie, bo taką lokalizację miał ten pomnik, stałby w tej chwili pomnik nieznanego oficera SS, który zginął w czasie II wojny światowej podczas okupacji, tak? Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w Namibii. Tak właśnie te pomniki są ulokowane, są zadbane, nikt ich nie niszczy, nie ma żadnego graffiti na nim, a ludność tubylcza, czarna, patrzy na to już przez pryzmat historii. Coś kiedyś się wydarzyło. W tej chwili Niemcy to są bogaci turyści, którzy przyjeżdżają i zostawiają pieniądze. No tak, jeszcze słowo o Niemcach i pójdziemy dalej. Mianowicie te sformułowania, które wiążemy najczęściej z Europą i z latami 30. i 40., jak chociażby niemiecki Lebensraum, czyli przestrzeń życiowa, której domagali się Niemcy, a także część nazwisk, jak chociażby Göring, to są hasła, które pojawiały się już prawie pół wieku wcześniej w Namibii właśnie. Tak, tak, oczywiście Göring, o którym pan wspomniał, to nie ten Hermann Göring, marszałek III Rzeszy, ale jego ojciec. Także Hermann Göring całą tą swoją postawę, można powiedzieć, że odziedziczył w genach nasiąkał ojcu. Tak, 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 ale nie tylko on. Tak jak powiedziałem, w Niemczech właśnie w mieście Luderitz był obóz zagłady, nie koncentracyjny, tylko zagłady, gdzie było dwóch niemieckich lekarzy, takich protoplastów, doktora Mengele z Oświęcimia, którzy badali zróżnicowanie genowe przede wszystkim bastardów, ale też patrzyli na cechy charakterystyczne różnych ludów namibijskich i te osoby, i teraz powiem, osobniki, które im się, eksponaty, które im się spodobały, były uśmiercane, ich głowy formalnie wysyłane do no to wtedy trzeba będzie o tym innym myśleć. Do cesarstwa, do Niemiec. Ponad 700 osób w ten sposób zginęło. Niestety też o tym piszę. W tej chwili te głowy, które powróciły to niedawno z Niemiec do Namibii, są eksponatami turystycznymi. I dla mnie to jest przerażające. Te obecni turyści jadą do Namibii i się zastanawiają, gdzie mogą zobaczyć te głowy. Jakby nie myśleli o tym, że to są ludzie. Że to są szczątki ludzi, którym też jest należny jakiś szacunek. Także faktycznie protoplaści hitleryzmu, nazizmu niemieckiego z lat 30., 40. w dużej mierze wywodzą się z Namibii, z niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej. Ale zanim Niemcy i później całą Europę opanuje gorączka nazizmu, wydarzy się pierwsza wojna światowa, w wyniku której Niemcy utracą swoje kolonie, w tym także Namibię, ale to nie jest koniec cierpień Namibijczyków, bo oni niepodległość uzyskają dopiero w roku 1990, a w drugim dziesięcioleciu XX wieku pojawiają się, czy do białych kolonizatorów z Niemiec dołączają Afrykanerzy z sąsiedniej Republiki Południowej Afryki. Jesteś osobą ważniejszą od dyrektora w tym momencie. Jak to się dzieje, czy co? Moment, czyli 1915 rok i kolonia niemiecka zostaje podbita, toczyły się walki na terenie Namibii. Dlaczego pan się nie przyznaje, że pan jest kierownikiem, skoro przyszła kobieta, dostała tutaj kas i szukała kierownika, że nie ma, a przecież pan po niej wychodził 20 minut. To jak to pana nie było? Bo mnie nie było, jak to pana nie było? A to jeszcze są inni, którzy mogą wyzwać, jak się jest za ścianą. Lat była zarządzona z pretorii. Wprowadzono oczywiście ustawy
apartheidu. Nie były one jednak tak ściśle przestrzegane jak na terenie pozostałych czterech prowincji, dlatego że do końca status tego terytorium uznany przez RPA. Dobrodawcę. Chciało włączyć obecną Namibię oficjalnie do swojego terytorium. Tak się nie stało i w 1990 roku Namibia, terytorium Namibii uzyskało swoją niepodległość. Władze przejęły rządy SWAPO, czyli z jednej strony terrorystów, z drugiej oswobodzicieli kraju. W każdym bądź razie od 90 roku do teraz SWAPO rządzi Namibią. SWAPO to jest skrót z języka angielskiego, oznacza Ruch Narodowo-Wyzwoleńczy Ludu Południowo-Zachodniej Afryki, ale w 90% SWAPO jest utożsamiane z jedną grupą narodowościową, Owambo. A w dalszym ciągu są problemy. Afrykanerzy czują żal, czują zawód, bo w swoim mniemaniu, w swoim odczuciu uchronili Namibię przed komunizmem. Afrykanerzy, i proszę pamiętać, że wśród białej ludności nadal są potomkowie niemieckich osadników. Mamy około 110 tysięcy białych, z czego 30 tysięcy to nadal stanowią Niemcy. Jak rozmawiałem z nimi, oni absolutnie nie czują, że w 90 roku Namibia uzyskała niepodległość. Oni ciągle czują, że żyją w kraju, który jest pozbawiony niepodległości, tak? Bo dla nich niepodległość to by była wtedy, kiedy Namibia byłaby jakąś tam formą polityczną niemiecką, tak, opartą o to, co oni zrobili na przełomie XIX i XX wieku, więc dla nich nie ma powrotu do niepodległości. I tutaj ciekawy wątek, bo w rozmowach pańskich z potomkami białych kolonizatorów często dość pojawiają się oczywiście wspomnienia z dzieciństwa i porównania sytuacji aktualnej z tym, jak wyglądała ona lat temu kilkadziesiąt, i pan bardzo często sugeruje, że przecież wtedy jednak panowała segregacja rasowa, na co większość pańskich rozmówców białoskórych odpowiada, no i co z tego? Tak, proszę pana, dlatego że dla nas bardzo często sformułowanie segregacja już samo w sobie jest negatywne. Ja pamiętam taki artykuł w Gazecie Wyborczej, i to było dla mnie zdziwieniem, że to właśnie było w Gazecie Wyborczej, które mówiło, czym się różni rasista od turysty. I odpowiedź: dwoma tygodniami wakacji w RPA. Przyjeżdżamy jako turysta, wyjeżdżamy jako rasista. I powiem tak, ta segregacja na terenie Namibii miała oczywiście negatywne strony. Ludność tych wszystkich narodów afrykańskich nie miała prawa głosu, o wszystkim decydowała biała mniejszość. Jednak jest coś takiego, co ja nazywam, nie wiem, prawo, to jest moje sformułowanie, prawo stóp, prawo nóg, proszę się nie śmiać. Otóż generalnie ludzie uciekają z miejsca, gdzie im jest niedobrze, do miejsca, które traktują jako dobre, jako perspektywiczne, jako bezpieczne. I proszę sobie wyobrazić, że w okresie rządów Pretorii całe terytorium RPA, w tym również zabezpieczenia, ale nie przed ludnością lokalną, która by uciekała z tych krajów przed prześladowaniami białych, ale wręcz przeciwnie, przed czarną ludnością afrykańską, która migrowała z innych wolnych państw afrykańskich na tereny zarządzone przez Pretorię, będąc w pełni świadoma tego, że na tych terytoriach
nie będzie miała pełni praw, a jednak ale nie, ja nie mówię, radio to jest po pierwsze, to jest nie, a tam może walczyć, chyba żeby nie, nie walczyć całkiem do tego. Czarnej Afryki. No tak, kontekst jest ważny. Na zakończenie jeszcze, bo niestety historia jest fascynująca, ale czas nie jest z gumy. Jak dziś wygląda ta spuścizna, o której mówiliśmy na wstępie, czyli drogi, sieć kolejowa, miasta, to wszystko, co na początku, pod koniec XIX i na początku XX wieku zdążyli zbudować Niemcy? Większość, zdecydowana większość przetrwała i to w bardzo dobrym stanie. Ja zaznaczam w książce, że te miasta, w których ludność niemiecka biała mieszka, są tak zadbane, są tak czyste, jak Wrocław, w którym ja mieszkam, czy myślę, że inne miasta Polski również pewnie za naszego życia nie będą. Ja nie widziałem tam żadnego graffiti, nie widzę tam śmieci, nie widzę na parkingach centrów handlowych niedopałków papierosów. Wszystkie krawężniki są proste, a trawniki są przestrzeżone. Architektura jest zaskakująca, bo jest to architektura taka znana nam na Dolnym Śląsku, na Mazurach, czyli od razu widzimy, że tutaj niemieccy architekci przykładali rękę do tego. W dalszym ciągu są ulice, które nawiązują do historii niemieckiej, Bismarck Strasse czy jakieś inne Strasse. Zatrzymując się w restauracjach, potrawy lokalne, to są jakieś kotlety schabowe, Wiener Schnitzel, czy wursty, wszystkie rodzaje wurstów, tak, piwo namibijskie, które jest produkowane z chmielu niemieckiego, bardzo dobrej jakości, także przemysł, kopalnie diamentów, to wszystko przetrwało. Proszę popatrzeć na mapę polityczną Afryki i zobaczycie Państwo, że jest niewiele państw, które od uzyskania niepodległości spokojnie są zarządzane. Nie ma żadnych zamachów stanu, żadnych buntów i właśnie Namibia takim krajem jest. Proszę popatrzeć na mapę i proszę sięgnąć po książkę Witamy w Białej Afryce, biorąc pod uwagę, że to pański debiut. Gratuluję. Książka znakomita, dotycząca kraju o fascynującej historii. Jak Państwo słyszeli, wiele analogii między historią także polską i niemiecką. Wojciech Rogala, Witamy w Białej Afryce, podróż przez Namibię. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu, dziękuję panu. Reklama. Nazywam się Ewa, mam 62 lata. Z wiekiem musimy się pogodzić, ale nikt nie powiedział, że mamy się godzić na bóle stawów. Dlatego sięgnęłam po Dolkit, ten żółty krem z apteki. Bóle kolan i barków? Sięgnij po Dolkit krem, który działa dokładnie w miejscu bólu. Dolkit uśmierza ból, działa przeciwzapalnie i jest delikatny dla skóry. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dolkit krem. Ibuprofen 50 mg na gram. Wskazania. Miejscowe leczenie bólów mięśni. Leczenie bólów w przebiegu zwrotnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa. Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych. Leczenie bolesnej sztywności barku, bólu w okolicy lędźwiowej i kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Występowanie w wywiadzie pokrzywki alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, astmy po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLBZ. Dolorkit Pharmaceutical z Niemcy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour ma być super rabat na wybrane meble ogrodowe. Aż 30% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Nawet na te już przecenione. I tak od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A Ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Tylko poniedziałek do piątku i wyczyść na godzinę. Moja żona stosuje chyba slim. Ale kto tabletki na wątrobę? Ale ja nie chcę nawet. To tylko efekt uboczny. Ja nie chcę, się nagrywać. Suplementnie ty chyba slim na wątrobę i smukłą sylwetkę. Miesiąc ma wspiera odrzucanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Lotko zaprasza na wakacyjną zdradmanię. Ale się cieszę, że coś, co jadę, że ten bilet nie powiem. Na trasie lata z radiem. Drat z dratki na milion sposobów. Więcej informacji na www.zdradmania.pl. My
poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Ale trzeba kupić... Po reklamie. ...przełącznik do sieci. Autopromocja. No to ja muszę najpierw wyjść, jak to pierwszy milion na nie jest sukcesu. Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menedżerów w audycji Ludzi Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po godzinie 15.30. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Operacja Bomba w Białymstoku zakończona. Niewybuch zostanie zdetonowany na poligonie. Kopalni i sztolni z Tarnowskich Gór na liście UNESCO. To co wpisaliśmy, to na czym pracowaliśmy, to jest jedno, ale żeby to wszystko teraz utrzymać, ochronić i udostępnić, to jest ogrom pracy. Upamiętnienie ofiar ludobójstwa z Wołynia. Urodziłem się na Wołyniu. Tragiczny dzień, 11 lipca 1943 roku. W Warszawie już po apelu poległych i marszu kresowym. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W Białymstoku zakończyła się akcja saperów, którzy podnieśli bombę z czasów II wojny światowej. Półtonowy niewybuch jest przewożony na poligon w Orzeszu. Znaleziono go podczas przebudowy jednej z ulic na czas akcji saperów. Blisko 10 tysięcy osób musiało opuścić swoje mieszkania i domy. Niewybuch przewożony jest do Orzesza, potwierdza komendant wojewódzki policji w Białymstoku, nadinspektor Daniel Komierowicz. W tej chwili wszystko przebiega bez żadnych zakłóceń. Boczne drogi nie będą zamykane, tam ruch będzie się odbywał normalnie, natomiast mogą być zatrzymywane większe skrzyżowania. Trasa przejazdu będzie wyglądała w ten sposób, że trasą Starych Trzech Generałów Ełk Orzesz. Tam na za przygotowanie akcji podziękował obecny na miejscu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński. Podziękować policjantom, strażakom, straży miejskiej, samorządom, pan wojewodom, szczegółowo poinformowany, czuwał nad tym wszystkim. Mieszkańcy Białegostoku oraz części gminy Suprasil mogą już wracać do swoich domów. Zabytkowe kopalnie z systemem podziemi w Tarnowskich Górach wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO zdecydowali delegaci podczas posiedzenia komitetu w Krakowie. To bardzo ważny dzień dla miasta i dla Śląska, cieszy się wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski. On jest jako znikający. Mieszkańcy Tarnowskich Gór świętują. Transmisję zakładu oglądali na tamtejszym rynku na Telebima. Decyzję o wpisaniu na listę UNESCO przyjęli radosnymi okrzykami, wiwatami i oklaskami. Zabytki Tarnowskich Gór to pozostałości po kopalniach rud srebra, ołowiu i cynku, także wyrobiska i szyby górnicze. Na liście UNESCO znalazł się także 16-wieczny sobór Zaśnięcia Matki Bożej w Swijażsku w Rosji. W tej świątyni są cenne freski, w tym wizerunek świętego Krzysztofa z głową konia. Była uroczysta zmiana wart, przygrobienie znanego żołnierza oraz apel poległych na placu Piłsudskiego w Warszawie. Rozpoczęły się społeczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Wschodnich. Działacze Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, przedstawiciele patriotycznych środowisk oraz mieszkańcy Warszawy upamiętnili ofiary ludobójstwa z 1943 roku na polskich mieszkańcach Wołynia oraz Galicji Wschodniej. Wzywam ofiary ludobójczych akcji ukraińskiej 14. Dywizji Waffen SS Galicja, Polaków zamordowanych w miejscowościach Huta Bieliacka, Podkamy, Pali Krowy i Podaczków Wielki. Stańcie do apelu! Tragiczny dzień, 11 lipca 1943 roku. Zawsze w szalu przeżył, jak nas wyrzucił z domu, to był u nas krewny.
który się podał za Ukraińca i mój ojciec znał ich wszystkich. Dobre, może i prosił Ukraińca, pozwól, że moje dobre. Dzieci pojechały tą furą. I Ukraińiec pozwolił, telefon, powiedział, gdzie będą zawieść. Przychodźmy tutaj, aby oddać hołd pomordowanym Polakom na Kresach południowo-wschodnich, a więc na Wołyniu w Małopolsce Wschodniej. Równie tak co robią. Oprócz tego jeździmy na Wołyń, stawiamy tam krzyże. Po zakończeniu apelu poległych z placu Piłsudskiego wyruszył marsz kresowy. Na jego zakończenie w katedrze polowej Wojska Polskiego odprawiona zostanie msza święta w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Za pół godziny na placu Krasińskich odbędzie się koncert kresowy. Dzień pamięci ofiar ludobójstwa przypadający 11 lipca obchodzony jest w naszym kraju pierwszy raz. Ustanowił go Sejm przed rokiem. Posłowie przyjęli wtedy specjalną uchwałę. Papież pozdrowił pielgrzymkę rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Krótką katechezę papież poświęcił ludziom cierpiącym i zmagającym się z życiowymi trudnościami. Przypomniał, że Jezus zachęcał wszystkich utrudzonych i obciążonych, by przychodzili do Niego, a On ich pocieszy. Zwrócił uwagę, że w trudnych sytuacjach nie można zamykać się w bezradności, bo to pogłębia problemy. Rozwiązaniem jest podążanie drogą z Jezusem, mówił papież. Po modlitwie Franciszek powitał wiernych z Polski, w szczególny sposób tych przybyłych do Rzymu na rowerach z Chełmu. Mam także w pamięci wielką pielgrzymkę rodziny Radia Maryja, która dziś dobiega końca w sanktuarium w Częstochowie. Powiedział papież. Franciszek zachęcił wiernych, by towarzyszyli, jak powiedział, pielgrzymce narodu polskiego modlitwą Zdrowaś Maryjo i zmówił ją z nimi głośno po włosku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wiadomości sportowe, Sylwia Urban. Rozpoczynamy od najświeższych doniesień z trasy 9 etapu wyścigu kolarskiego Tour de France. Niestety nie są to dobre wiadomości. Rafał Majka uczestniczył w kraksie, ale kontynuuje jazdę i próbuje dogonić peleton, a strata peletonu do uciekinierów to już ponad 6 minut. Sytuacja jest więc nieciekawa, a jeszcze gorsza przygoda spotkała wicelidera wyścigu Waliczyka Geraint'a Thomasa, który niestety musiał się wycofać z rywalizacji, ponieważ podejrzewa się u niego złamanie obojczyka. Tymczasem Maja Włoszczowska zajęła 6. miejsce w zawodach Pucharu Świata w kolarstwie górskim, które odbyły się w Lenzerheide w Szwajcarii. Zwyciężyła Brytyjkę Annie Last. Polka straciła do triumfatorki niespełna 1,5 minuty, ale awansowała na 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po 4 zawodach ma 131 punktów straty do Ukrainki Jany Białomojnej. Kobieca czwórka podwójna w składzie Agnieszka Kobus, Maria Springwald, Marta Wieliczko i Katarzyna Zilman wygrała zawody wioślarskiego Pucharu Świata w Lucernie. To już 2. polskie zwycięstwo w tej imprezie. Przypomnę, że wczoraj najlepszy w jedynkach wagi lekkiej był Artur Mikołajczewski. Z kolei 2. miejsca zajęły kobieca dwójka podwójna wagi lekkiej i dwójka podwójna mężczyzn. A na 3. pozycji uplasowała się męska czwórka podwójna. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak pokonali Brazylijczyków Alvaro Filho i Simona Barbosę 2-1, co dało im awans do finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej w szwajcarskim Gstaad. To będzie ich 9. podium w zawodach z tego cyklu i 3. w tym roku. Finałowymi rywalami Polaków będą albo Amerykanie Nick Lucena i Phil Dalhauser lub Brazylijczycy Evandro i André Loyola. Wayne Rooney zmienia barwy klubowe. Były kapitan piłkarskiej reprezentacji Anglii i od 2004 roku piłkarz Manchester United przechodzi do Evertonu. Dla 31-letniego piłkarza to powrót do klubu, w którym rozpoczynał sportową karierę. To jeszcze kilka słów o pogodzie. Ta pogoda jest dzisiaj ładna, jest ciepło, dużo słońca, więcej chmur na południu kraju i Podlasiu. Miejscami popada na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe burze. Temperatura od 23 stopni na północy kraju do 25 w centrum i 28 na południu. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś niedziela, 9 lipca, w kalendarzu 8 minut po 15. Mateusz Drozda, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego słuchania Polskiego Radia 24. Gorący temat już za moment, rozmowa z Zofią Romaszewską, jak również Jakubem Kajmowiczem z Defense 24. Ludzie gospodarki po 15.30. Dziś bohaterem audycji będzie Zbigniew Płóciennik.
16:15 to z kolei spotkanie z doktorem Witoldem Bagińskim, historykiem IPN-u. Co wiemy o lekarze, kim był Andrzej Madejczyk? Na te pytania będziemy wspominać w Polskim Radiu 24:16:30 to audycja. Jeden na jednego dziś Jerzy Jachowicz, rzecznik rządu Rafał Bochenek. Polacy w świecie, czyli sprawy polonijne. Z kolei po 18 tradycyjnie Łukasz Warzecha będzie wróżył z faktów. Łukasz Warzecha, jego goście dziś Andrzej Stankowski z Gazety Polskiej Codziennie i Bogumił Łoziński z gościa niedzielnego. Życie z duszą, czy bez po 19? Filip Memches, dziś dr Paweł Milcarek, filozof i publicysta, twórca i redaktor naczelny kwartalnika Christianitas, będzie gościem Filipa Memchesa po 19. To oczywiście nie koniec naszych propozycji programowych do samej północy. Zapraszam Państwa serdecznie. Gorący temat. Prawie 10 minut po 15. Gościem Polskiego Radia 24 jest pani Zofia Romaszewska, działaczka opozycji w PRL-u, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Napisała pani list do Amnesty International. Skąd taki pomysł? Co w tym liście pani napisała? No, napisałam, że w Polsce jest demokracją, chociaż biorąc. To jest ogólnie można coś tak to streścić. Natomiast napisałam jeszcze jedno bardzo ważne zdanie, że w Polsce rzeczywiście można demonstrować, każdy może demonstrować, naprawdę każdy, i że jednak nie wolno przeszkadzać demonstrującym. I że nie ma takiego prawa, żeby ich film przeszkadzać. To znaczy, żeby nie zezwalać na demonstrację. Nie tylko to władza może nie zezwalać, ale również obywatele. To pomysł, że ktoś może się kłaść na jezdni i przeszkadzać, demonstrować, ewentualnie zabrać się do picia. To są takie rzeczy, na pozwolenia w Polsce nie ma. Bardzo słusznie, bo każdy musi mieć możliwość. Myślałam, że Hanka mówiła, to nie Hanka. A mówimy o sytuacji właśnie, która była na zeszłej miesięcznicy smoleńskiej i ma się powtórzyć teraz w poniedziałek, jutro. Muszę powiedzieć, że dla mnie są to po prostu niesłychane rzeczy, a Amnestia mnie zainteresowała z tego powodu, że okazało się, że oni martwią się nad stanem naszej demokracji. Ja w ogóle generalnie lubię tę organizację, bo ona broni jeździ sumienie na całym świecie. Ja byłam jej podopieczną. Kiedyś pracowałam w Amnestii. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest też bardzo nieprzyjemne, że tak się te organizacje upolityczniają specyficznie bardzo, znaczy tracą swój obiektywizm. No mam nadzieję, że to nie, że jednak w tym wypadku oni jednak zrozumieją jednak swój błąd, że tak się nie patrzy się na to poprzez okulary różnych poglądów, które im tam politycznych, które donoszą, że u nas jest faszyzm i że nie można demonstrować. To jest taka rzecz, którą oni podobno byli w zeszłym roku, znaczy czy w zeszłym miesiącu, nie w zeszłym roku, tylko kiedyś, no nie wiem, kiedyś podobno to byli jako obserwatorzy. I bardzo mnie dziwi, że z obserwacji wynikło, że nie można u nas demonstrować, naprawdę. No chyba to jest niemożliwe, bo rzeczywiście w całej Europie życzyłabym takiej możliwości demonstrowania i takiego sposobu obchodzenia się policji z obywatelami. Ja mam nadzieję, że ta policja zostanie przy tym sposobie obchodzenia się, bo może być jeszcze różnie. Z policją nikt nie wiadomo. A jeśli chodzi o ubiegłą miesięcznicę, coś wyjątkowego się wydarzyło, co panią zaniepokoiło na przyszłość? Pewne zapowiedzi, które... Tutaj zapowiedzi Władka Frasyniuka i Wałęsy, że będą tutaj leżeć na środku jedzni razem z tym jakimś towarzystwem zdumiewającym, który się nazwał, też ukradło nam nazwę, bo ja nazwę obywatel bardzo lubię, bo ja uważam, że wszyscy jesteśmy obywatelami, a tutaj się okazuje, że jakieś towarzystwo, które po prostu przeszkadza ludziom demonstrować i uważa się za obywateli, no to po prostu też niebywałe to jest. No więc i do tego dołączają moi koledzy w końcu z Solidarności, no co jest po prostu dla mnie, no i poza wszystkim innym, przykre i zdumiewające właśnie, to trzeba po prostu, nie wiem, o co to chodzi tak naprawdę, to jakieś interesy, czy o co, nie wiadomo o co to chodzi. List do Amnesty International. To przeważnie o pieniądze. To raz, a dwa, nie można było się z tymi kolegami porozumieć, zadzwonić, porozmawiać i zapytać właśnie o co chodzi, czy to musi tak wyglądać? Nie wiem, to po prostu, prawdę powiedziawszy, pewnie może i można, ale ja nie mam ich telefonów już od pewnego czasu, więc pewnie by można było, nie sądzę, żeby to zmieniło ich pogląd, dlatego że to już jest taki pomysł, że
ten sposób, bo oni zostaną ludźmi sławnymi, jak rozumiem. Już będą leżeć tam na tej jezdni jako sławne jednostki, bo pan Ifrasyniuk już spadł z piedestału i pan Wałęsa ma też problemy, czy jest wystarczająco kochany. No i myślę, że mają taki pomysł, że to spowoduje zwiększenie ich popularności. Przypomnijmy, pod koniec czerwca były prezydent Lech Wałęsa udostępnił wpis Stowarzyszenia My Naród, które zapowiedziało My Naród razem z Lechem Wałęsą i Władysławem Frasyniukiem na kontrmanifestacji miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017 roku. Nie może was zabraknąć, to się dzieje teraz, potwierdzam swoją obecność, skomentował były prezydent. A jeśli by leżeli, ale gdzieś nie, na drodze, nie przeszkadzali, to by było wszystko w porządku? Tak, oczywiście, gdyby nie przeszkadzali, to mogą spokojnie demonstrować naturalnie. Naród Wałęsa i tam jeszcze Frasyniuk, jeszcze parę innych postaci, spokojnie może demonstrować absolutnie w każdym 100 metrów dalej, coś nie przeszkadzać tamtym, no i tyle. Ale z drugiej strony jest prawo, które mówi, można gromadzić się, manifestować w odległości 100 metrów od jedna grupa, od drugiej grupy, a jeśli tego prawa się nie przestrzega, to jest policja, są służby i powinno być to prawo respektowane. Nie, no to jest w ogóle oczywiste, to jest w ogóle oczywiście po pierwsze, znaczy prawo na pewno powinno być przestrzegane, natomiast zdecydowanie, jeszcze raz powtarzam, że tu rzecz właściwie się ma o to, czy u nas można, czy nie można demonstrować. I okazuje się, że istnieje taka grupa w Polsce, która zabrania demonstracji. I ona się mówi, że walczy o demokrację w ten sposób. A jest to po prostu grupa i się zawiadamia Amnestię Międzynarodową, że to jest dramat, bo u nas nie można demonstrować. No i to oni nie pozwalają demonstrować. Więc ta Amnestia powinna ich wziąć w całe usunąć, żeby pozwolić demonstrować. No. A przypomnijmy, co się działo 10 poprzedniego miesiąca? Dochodziło do zamieszek, czy właśnie takie wynoszenie pokojowe miało miejsce? No jest, u nas w Polsce to wszystko, mówiłam, że ja się bardzo dobrze wykazała i oby tak dalej, bo ja tutaj odpokuję, ponieważ ja, no, spojrzałam, nikt nic nie wiadomo, natomiast rzeczywiście u nas, muszę powiedzieć, to chwała rzeczywiście naszemu ministrowi, że tak działa, to jest tam, oczywiście jakieś tam zawsze jakieś problemy mam, bo ja jednak interwencyjnej części pracuję i to tak z policją bywa różnie, no więc ale muszę powiedzieć, że tutaj to nadzwyczajnie się zmarzyli. To nie jest takie proste. Mam nadzieję, że tym razem też się poradzą w ten sposób, że jednak nam zablokują te możliwości leżenia na drodze. Jeśli się pisze list, to rozumiem, że automatycznie czeka się na odpowiedź. Spodziewa się pani odpowiedzi od Amnesty International? No mam nadzieję, że mi odpowiedzą oczywiście. Że przyjadą i zobaczą, czy tylko napiszą? No, i uwierzą na słowo. Zobaczymy. Ja bym bardzo, bardzo chętnie spotkała, żeby oni przyjechali i zobaczyli, jak to wszystko wygląda. I naprawdę, no po prostu to, że nie mamy ochoty zostać Hamburgiem, to myślę, że raczej z naszą zaletą nie wadą. Zofia Romaszewska, działaczka opozycji w PRL-u, doradczyni prezydenta Andrzeja Dudy, która napisała list do Amnesty International, była gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te wyjaśnienia. 17 minut po godzinie 15 to jest gorący temat w Polskim Radiu 24, ale zmieniamy temat. Polityka klimatyczna, a szczyt zakończony, szczyt G20 w Hamburgu. Naszym gościem jest Jakub Gajmowicz z Defense 24. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niektórzy mówią, że okoniem stają Stany Zjednoczone w sprawie klimatu. Porozumienie jako takie miało miejsce co do walki z terroryzmem, co do wolnego handlu, natomiast ten klimat ciągle dzieli. I chyba nie można mówić o pełnym sukcesie, prawda? Mówiąc o polityce klimatycznej i ostatnim szczycie G20, który zakończył się w Hamburgu. Wyniki szczytu G20 dotyczące tych kwestii związanych ze zmianami klimatu szeroko rozumianymi, czy powiedzmy będąc bardziej precyzyjnym porozumienia paryskiego, nie są szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę zarówno dotychczasową politykę Donalda Trumpa i jego zapowiedzi zarówno przedwyborcze, jak i działania już powyborcze, bo pamiętajmy, że w końcówce marca znacząco zmienił także plan na rzecz czystej energii, który był jednym z flagowych projektów Baracka Obamy i który bardzo duży nacisk kładł na właśnie zmniejszanie emisji i rozwój zielonych źródeł energii. I to się wszystko oczywiście wpisuje w pewną spójną politykę, więc dla mnie odrobinę niezrozumiałe było to zaskoczenie decyzją o wycofaniu się z tego porozumienia przez Stany Zjednoczone. Natomiast jeśli chodzi już sam szczyt G20, no to tutaj też bez zaskoczeń. Znaczy trudno było się spodziewać, że nagle Stany Zjednoczone wycofają się z decyzji, którą ogłosiły kilka czy kilkanaście dni wcześniej. No to byłoby z lekka niepoważne. Natomiast nie jest też zaskakujące to, jak zachowały się pozostałe państwa, ponieważ z jednej strony mamy państwa europejskie, które są
właśnie zainteresowane tym, żeby politykę klimatyczną w takiej czy innej formie realizować. Z drugiej natomiast strony mamy takie państwa jak Chiny, które walczą z olbrzymimi zanieczyszczeniami powietrza i które już miliardy dolarów zainwestowały w rozwój zielonych źródeł energii, więc to też zrozumiałe, że podtrzymują swoje zobowiązania. No i wreszcie z trzeciej, mówiąc już o tych najważniejszych aktorach, mamy Rosję, która no, trudno było też zakładać, że odpuści, mówiąc tak już zupełnie wprost i kolosalnie, okazję do tego, żeby wykorzystać sytuację, w której to nie ona staje naprzeciwko wspólnoty międzynarodowej, tylko Stany Zjednoczone, więc z tych stron wydaje mi się szczególnie warto spoglądać na te decyzje, czy na te właściwie deklaracje, które padły podczas szczytu G20. Kanclerz Angela Merkel przypomniała, że w zawartym przed półtora roku dokumencie jest wyraźnie napisane, że porozumienie klimatyczne jest nieodwołalne. Co znaczy ta nieodwołalność? To jest oczywiście przejaw pewnej woli politycznej dotyczącej tego, że podkreślającej wagę tego dokumentu przede wszystkim, ponieważ warto zwrócić uwagę, że to był, szło, można powiedzieć, że było pierwsze porozumienie klimatyczne o charakterze globalnym. Ono zostało poparte przez 195 plus minus państw świata, w tym przez najważniejszych emitentów, czyli największego emitenta to jest Chiny oraz drugiej w kolejności Stany Zjednoczone. Zresztą powszechnie mówiło się wtedy, że to porozumienie jest właśnie efektem i z jednej strony pracy Baracka Obamy, i z drugiej strony pracy chińskiej delegacji, ponieważ to między tymi krajami były najpoważniejsze rozbieżności i nawet spekulowano, że może dojść wówczas do jakiegoś w każdym razie nie bałbym się jakichś szczególnych rzeczy. To porozumienie klimatyczne z Paryża ma taki mocno deklaratywny charakter. Ale nie jest wiążące jeszcze. Tak, natomiast to porozumienie może inaczej, z innej strony. Ten proces dochodzenia z tego porozumienia będzie trwał około 3-4 lat, jak wskazują analitycy i prawnicy, co oznacza, że te ostatnie decyzje będą już zapadały albo w końcówce kadencji Donalda Trumpa, albo już na początku kadencji nowego prezydenta. To po pierwsze oznacza, że z kolei wycofanie się Stanów Zjednoczonych z tego porozumienia może być odwołalne. Po drugie natomiast charakter tego porozumienia jest jednak taki, że nie nakłada jakichś sztywnych zobowiązań na państwa. No, oczywiście wyrażają pewną wolę, mają przyjąć swoje plany redukcji emisji. Natomiast niepartycypowanie w tym dokumencie nie wykluczy całkowicie działań na rzecz, powiedzmy, szeroko rozumianego czystego klimatu. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy Stany Zjednoczone nie biorą udziału w międzynarodowej umowie dotyczącej ochrony klimatu, bo podobna sytuacja miała miejsce na przykład w przypadku protokołu z Kyoto, który został wynegocjowany w 1997 roku, w 2012 przestał obowiązywać i Stany Zjednoczone nie były jego sygnatariuszem. Więc to też nie jest tak, że nagle doszło tutaj do jakiegoś nieoczekiwanego ruchu ze strony Amerykanów, zupełnie bezprecedensowego w historii i teraz mamy kryzys, z którym nie potrafimy sobie poradzić i który całkowicie zdestabilizuje te działania na rzecz ochrony klimatu, bo szczerze wątpię, żeby tak się stało. Kanclerz Merkel dodała, że nie liczy na to, iż Waszyngton zmieni zdanie. Natomiast prezydent Macron, który zapowiada szczyt klimatyczny w Paryżu w grudniu bieżącego roku, mówi, że ciągle ma nadzieję, że go przekonam, tu cytat, przekonam, czyli Donalda Trumpa. No, Francuzi na razie po tej decyzji Amerykanów ogłosili, że zamierzają zaostrzyć swoją politykę klimatyczną, z czym zresztą może w jakiejś perspektywie wiązać się pewne ryzyko także dla naszego kraju, ponieważ no, istnieje zagrożenie, że ślad za tymi deklaracjami Francuzów pójdą też deklaracje wspólnoty europejskiej, która będzie w jeszcze większym stopniu chciała dokręcić temu w cudzysłowie klimatyczną śrubę państwom członkowskim, co dla takich krajów jak nasz byłoby dość kosztowne. Natomiast to wydaje się trochę naiwnym. Już tutaj nawiązuję do słów prezydenta Francji, ponieważ dla europejskich polityków, zwłaszcza mam wrażenie, ale nie tylko oczywiście, jest zaskakującą i taką mocno niekomfortową sytuacją to, że ktoś, w tym przypadku Donald Trump, realizuje pewne swoje przedwyborcze obietnice, bo pamiętajmy, że on obiecywał z jednej strony Amerykanom nowe miejsca pracy w górnictwie, w którym pracuje jak na tamte warunki dość niewiele osób, natomiast z drugiej strony obiecywał też wycofanie się z tego paktu, czy tego porozumienia klimatycznego. Zwracali się analitycy Białego Domu w całkiem świeżym jeszcze komunikacie, wyjaśniają to w taki sposób, że ono mogłoby doprowadzić do skurczenia się amerykańskiej gospodarki o 3 biliony dolarów, kosztowałoby utratę nawet 6,5 miliona miejsc pracy.
a rachunki za prąd dla jakiegoś, powiedzmy, średniego gospodarstwa mogłyby wzrosnąć o 14%, to łącznie kosztowałoby amerykańskich podatników nawet 79 miliardów dolarów. To oczywiście są dane instytucji, które jest żywo zainteresowane udowodnieniem słuszności wycofania się z tego porozumienia, ale one też wskazują, czy oddają w pewnym sensie obawy Amerykanów związane z porozumieniami klimatycznymi generalnie. Zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę, że w ostatnich latach obniżyliśmy swoje emisje do plus minus o 25%. No to nie jest tak, że Stany Zjednoczone nic nie robią, jeśli chodzi, prawda, o ochronę klimatu. Tak, one oczywiście podążają inną drogą niż podąża Europa czy Chińczycy nawet. No, ale to jest naturalne, biorąc pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne chociażby. Natomiast, tak jak mówię, eksperci wskazują, którzy zajmują się zmianami klimatu w bardziej ścisłym znaczeniu niż my na przykład, że w ciągu tych ostatnich lat doszło do 25% obniżenia emisji części zanieczyszczeń przez Stany Zjednoczone. To jest warte odnotowania. I warte odnotowania jest też fakt, że dość systematycznie spada tam udział węgla w miksie energetycznym na rzecz gazu łupkowego, który jest, bo elektrownie gazowe są bardziej elastyczne, prezentują wyższą efektywność, no i w pewnej perspektywie jest to po prostu też tańsze i oczywiście korzystniejsze dla klimatu, więc tutaj też warto zwrócić uwagę, że właśnie tamto odchodzenie od węgla ma charakter mniej ideologiczny, a bardziej ekonomiczny i myślę, że to jest coś, czego europejscy przywódcy mogliby się jednak może nawet w pewnym sensie uczyć. O ekonomii będą rozmawiać uczestniczy szczytu, który zapowiadał prezydent Macron. Zwołam się w celu podjęcia dalszych działań w zakresie klimatu, zwłaszcza w aspekcie finansowym, tak powiedział prezydent Francji dziennikarzom. Tymczasem dziękuję za komentarz polskim rady. Jakub Kajmowicz z Defense 24 był naszym gościem. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję. Reklama. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver, uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Warszawska Opera Kameralna oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają na niezwykły koncert 9 lipca w ramach 27. Festiwalu Mozartowskiego. Tym razem będzie to Mozart nieoczywisty, który tym więcej bawi, im bardziej prowokuje do myślenia. 9 lipca o 19.30 Studio Koncertowe imienia Witolda Czosławskiego w Warszawie. Zapraszają Zbigniew Pilch i Orkiestra MACV. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl, www.operakameralna.pl oraz na godzinę przed koncertem. Lotto zaprasza na wakacyjną Zdrawmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Wyszkowie i Siemiatyczach na trasie Lata z Radiem. Trap zdrawki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrawmania.pl. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. Dwie karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na Play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Oddaję krew bez obaw. Wiem, że do pobierania krwi stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddaję krew i nie czuję bólu. Bo jedyne, co możesz poczuć, to małe ukłucie na początku. Oddaj ty, bo łączy nas krew, która ratuje życie. Robert Lewandowski. Więcej informacji na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Ludzie gospodarki. Dzień dobry, przed mikrofonem Dominik Olęcki. To jest program Ludzie Gospodarki, a dzisiaj moim gościem jest Zbigniew Płóciennik, założyciel serwisu Shopify.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Pana firma działa w branży e-commerce. Jest to startup, nowa, młoda firma na rynku? Tak, tak, jak najbardziej. Jesteśmy startupem. Zaczęliśmy oferować nasze usługi komercyjnie od października 2016. Działamy w Warszawie, w Krakowie, rozwijamy się.
Jest to usługa całkowicie nowa. Dostarczamy artykuły spożywcze w godzinę lub w jakimś innym godzinnym okienku czasowym, jeżeli klienci tego oczekują. Także jak najbardziej można nas nazwać startupem. Skoro firma pojawiła się i jest startupem, no to widocznie było takie zapotrzebowanie. Klienci dzisiaj oczekują szybkiej dostawy? Tak, oczywiście. Ta potrzeba istnieje. Jest szereg osób, które chętnie skorzystałyby z możliwości zakupu artykułów spożywczych, ale nie mają tej cierpliwości, czy ich sytuacja, jakieś nagłe sytuacje powodują, że chcieliby ją otrzymać szybciej. Firmy, które od wielu lat już dostarczają artykuły spożywcze na polskim rynku, mają inny system działania. To jest kurier jedzie do wielu dostawców i rozwozi im w ciągu dnia. W związku z tym ten okres dostawy jest wydłużony. Często zamawiamy też dzień wcześniej. Tak? Tak, często zamawiamy dzień wcześniej. I rzeczywiście jest szereg osób, jest ta potrzeba.